rynek złota w Polsce stale rośnie. W tej chwili szacowany jest na około 10 ton rocznie. Ten wzrost wyrażony jest i w większej liczbie klientów, w większej liczbie transakcji. Nie tyle transakcje są coraz większe, co jest ich coraz więcej. Możemy zatem wnioskować, że coraz więcej Polaków posiada złoto, coraz więcej Polaków widzi w złocie też metodę na dywersyfikację swoich oszczędności, swojego portfela. W ubiegłym roku dostarczyliśmy do naszych klientów ponad 70 tysięcy produktów. Zdecydowana większość z nich to produkty uncjowe, produkty najczęściej wybierane i poszukiwane przez klientów, czyli sztabki o wadze jednej uncji, jak i złote monety o zawartości kruszcu również jednej uncji, czyli 31,1 grama. Bardzo popularne w Polsce krugerrandy w tej chwili są już na równi wybierane przez klientów jak australijskie kangury czy kanadyjskie liście. Klienci są bardziej świadomi i szukają przede wszystkim produktów renomowanych producentów. Producentów, którzy mają renomę nie tylko na polskim rynku, ale przede wszystkim na rynku międzynarodowym, czyli produktów od producentów posiadających certyfikację LBMA. Ta certyfikacja zapewnia właśnie łatwość od sprzedaży nie tylko w Polsce, ale praktycznie na całym świecie. W tej chwili dla klienta nieistotne jest już, czy moneta jest z RPA, czy moneta jest z Australii. Ważne jest, aby pochodziła od producenta, który posiada certyfikację.